Cześć moi drodzy, mam nadzieję, że tutaj stream już się odpalił. Zaraz zobaczymy. Był delikatny problem z klatkami, mam nadzieję, że się rozwinął. Nie będzie już teraz problemu. W sumie zmieściłem się, powiedzmy, w czasie. Jest już obraz. Dobra. Dobra, może już jest ten obraz. Dobra. Tego co widzę, klatek nie gubi, to można grać. Dobra, co my mamy tutaj? Książę. Berek. Dobra, chodź. Chodź, Berek. A czekaj, jak tu te granice lecą? No dobra, musimy tu tą Bretonkę rozwalić od razu. Tutaj to chyba w sumie nie ma znaczenia, w które pójdziemy. Tam są na powodzenie zasadzki. Mamy zasięg. Dobra, ubierzemy to najpierw. A, bo tu było trzeba mieć w poprzednim wytworzeniu kult. Dobra, bo tu był kult, tu był normalnie. A to jest sarkofag, dobra. Chwila, gdzie tutaj było? Tu. Aha, dobra, to musimy poczekać jeszcze. Nie może przed tego obrzędu zostanie pokonany, gdy łącznie będziesz mieć w swoich armii 20 jednostek. Okej. Okay. My tutaj możemy zrekrutować od razu gościa naszego. To sobie kupimy to. Nie wiem, tutaj go chyba lepiej zrekrutować. Kogo my tu możemy zrekrutować? Czymś się różnią? Odporność, pancerz, taktyk. To może tego weźmiemy. No, 105 pancerza na start, spoko. Nie najgorsze one są. One mogą być dobre na kawalerii od Bretonii. Dobra, a tutaj globalnie. Dobra, się to tam rekrutuje. Jakie tutaj straty? Niskie. No dobra. Tempo uzupełnienia strat. O, w sumie spoko. 30 urn. Wieczna wędrówka. Zobaczymy tą wieczną wędrówkę. Okej. Okay. To jest czarodziej, więc pijawkę warto kupić. Jedną rzecz zobaczę. Kurde, chyba gubi te klatki i tak. Bardzo przycina tego streama. Dobra, możemy zająć to miasto. Tu powinniśmy w sumie zrekrutować armię. Bardziej. Ogóle. Może tak i tak. Może tak będzie wygodniej. My te wysysanie chyba spoko. Dobra, zróbmy z niego wojownika. Rozwój zasięg. Kurde, kontrola to tutaj leży. Chwila, bo co my mamy? Jednego wroga tylko? Okej. Okay. No myślę, że tu więcej wrogów było. A, nie możemy tego obrzędu jeszcze zrobić. Dobra. Kupimy tą turę. Kurde, ja nie wiem, co jest z tymi klatkami, nie? No nie mam po prostu pojęcia.
Arkan czarny. Kurde, dawno się zbierałem, żeby nim w końcu zagrać. Dobra, nie bardzo wolno będę rekrutować tą armię. Moglibyśmy dorekrutować jeszcze tą armię. Już zacząć tutaj rekrutować. Skuteczny przeciw dużym wrogom. W sumie nie mamy tu za bardzo dużych wrogów. A te jednostki, które tu były? A tutaj są te legiony, ok. A tu potrzebujemy. Właśnie, musimy tutaj ten zamek chyba gdzieś tam zająć. Krasnoludki byłoby warto rozwalić zawczasu. Choć chciałbym sarkofag ogarnąć, to może puścimy jeszcze tą jedną turę. Ta kontrola to jest dramat. Będzie trzeba poświęcić co najmniej dwa sloty chyba na ten, na kontrolę. Nie wiem, czy krasnoludy z kimś tu walczą w ogóle? Chyba nie bardzo. Okej. To jest spoko. To warto na początku ogarnąć. Czy te nietoperze mi się przydają? To za kogo to wrzucić? To jest lepszy nietoperz czy ten? Kurde, nie no, nietoperzami można dużo ugrać. Walmy jednego szkieleta. Sarkofag lepiej mieć na głównym bohaterze. O, ale tu już możemy rekrutować tych dosyć fajnych. Łuczników. Okej. Tyle, 4, tak. Dobra, nie wiem. Krasnoludy czy Brytonia? Kurde, aż takie są straty na tym, na tym. A ja wiem, co z tym YouTube'em. Ja mam po prostu pojęcia. Gdzie on ma armię? Co, na armii nie ma? Ten krasnolud. Na armii nie ma. To jest gościem. No nie, no jest jakaś armia. Z krasnoludami na początku może być fajne. Fajnie, nieźle. Bardzo wam tam klatkuje to. Dobra, to dosyć mocna armia będzie w razie co. Dobra, oblegajmy ich, żeby oni po prostu nie zrekrutowali armii, a zaraz sobie drugą podejdziemy. Co to oni nie chcą zrezygnować? Nie no, kontynuujemy. Kurde, jaka ekipa. Co my? Może być na sieci tych. Oni się szybko dragają.
Nie wiem, czy nawet nie byłoby lepiej wymienić te jednostki. Na przykład tych, żeby tarcze. Tych dwóch. I wziąć te dwa. Trochę łuczników mało mamy, ale to może już podarujemy sobie. Okej. My go podeślemy tutaj. Dobra, to jest w sumie port. A dobra, tam gary są do zrobienia. Dobra, niech będzie tak. O, to nam się też może przydać. Wykładam rok. Lina. W sumie dyscyplinę warto mieć tego debuffa. Tu mamy do damage'a, tu też dyscyplinę. Dobra, jest do zniesienia na razie. Nie wiem, czy oni się tutaj zregali coś. Damy tutaj mamy. Możliwe uzupełnienia i dostęp do puli. Ale jakoś coś nie uzupełnia nam tej armii. Chyba będą straty, co? Zabawne. Tam ci bohaterowie by przecież to rozwalili. Stracę jakąś jednostkę. Okej. W sumie to pozyskiwanie urn mogłem sobie wziąć. Kurde, nie wiem, czy nie opłaca mi się wymienić tej armii. Bo oni i tak się rekrutują na tym poziomie chyba jeszcze, nie? Czy już nie? Tak, jeszcze się rekrutują na tym drugim poziomie. Tak bym mógł wrzucić. Wziąć łuczników w razie co. Kurde, ci są spoko. Oni by się długo rekrutowali. Ja tylko jeden oddział. Może za tych? Okej. Dobra. To tak zostawimy, oni sobie zregają tą armię. Trochę na takich ostatkach tutaj jadę. I to możemy ten diament. Nie, nie możemy diamentu, dobra. Tutaj jest. O, uzupełnienie strat mogłoby się przydać. Kontrolą, no coraz gorzej jest. Dobra, weźmiemy sobie to do kontroli. No dobra, jakoś to idzie. Ta Bretonia niby taka mocna. Chyba się trochę jakoś poprawię. Zwiększenie mi tu bohaterów, zwiększenie mi tu bohaterów. A w sumie może kasa bardziej się przyda. Mogę się bardziej rozbudować. Dobra, ci jeszcze potrzebuję jedną turę, żeby się tam wyregać. Tym to nic widzę nie daje, chyba że oni po prostu... Before glory.
Oni się coś regają, ale po prostu słabo. No dobra, poczekajmy tam jedną turę. W sumie nie śpieszy się. A rozwalimy tą Bretonię tutaj i tyle. No z reganiem armii tutaj ciężko, widzę, jest. Nic fajnie z regali. Tu mamy wszystkie te na rozwój. Widzę znowu klatki gubi. Tam menta normalnie z tego YouTube'a. Kurde, nie no. Bez przesady. Zresztą tutaj nic w tych armiach nie ma. Dwóch gulów stracimy. No sobie tych gulów zdragam od nowa. Będzie szybciej. No to musimy globalnym, okej. Okay. Nie no, musimy iść w ten Regen Army. Będzie można się załamać. A tutaj możemy w te urny jeszcze iść. Możemy dać sobie... O, tempo uzupełnienia strat, spoko. A tutaj może kontrolę dla odmiany? O! No wątpię, że to cała ich armia. Nie wiem, czy to z Kornem nie będzie szybkiej walki. W następnej turze ta armia będzie regnięta, ta tak samo. Tutaj musimy ile czekać? 9 tur jeszcze. Możemy budować, a tu? To jest bardzo wolny ten rozwój. Musimy iść w rozwój bardziej tutaj. Kurde, bo tutaj jest słowa ta, szansa na rozbudowę, to bez sensu. Za pieniędzy. Nie no, dwoma armiami to przejdziemy po tej Bretonii. Choć tutaj musimy tą księgę chyba zdobyć. No to nie wiem, czy tej Bretonii lepiej na początku nie rozwalić. No, oni dostali trochę od Ceratosu, to może warto to wykorzystać. No, powinniśmy w Bietury tutaj złożyć Bretonię. O, coś tam nam poubijali. Przyznać. Z Saratostą to my mamy chyba traktat, nie? Nie. Czemu jest na zielono, a nie chcą się dogadywać? Okej. Okay. Piraci tak sobie radzą. Okej, okay, weźmy to tutaj.
O, to tempo uzupełniania strat się przyda. Mamy chyba właśnie ten unikatowy budynek. Będzie trzeba szybko ich rozbudować. Dobra. A tam potem zbudujemy budynek na rozwój. Warto byłoby go zbudować. No i spoko, możemy ich tutaj zaatakować. Będzie trzeba stoczyć bitwę raczej. Chodź tutaj Saratossa, żeby nie zajął miasta, dobra. Kurde, on nie doleci. On tak mało biega. Oni ogólnie tak mało biegają. No dobra, no. Dobra, teraz rozwój idzie znacznie szybciej. No tutaj kontrola leży. No, no musimy tu coś wybudować. Kurde, ale 8 tur. Dramat. Ciekawe, co tam Korn w ogóle wymyśli, czy będzie Kemri rozwalał, czy nie. A bo ci z Bretoniem się nie połączyli. O, 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 o. To jest lepsze niż 40 urn. To musimy rozwalić, nie? Bo to jest ten Arkan. A nie, bo on jest tutaj. Okej. Okay. Pięga nagasz. Dobra, Saratossa się wycofała, więc... Gdzie on to tam biegnie? Na szybkim marszu? O kurde, ile tej kawalerii tam jest. My mamy mało tych z włóczniami. Okej. A teraz co pokazuje? Uuu. No, może być fajna bitwa. Dobra. Teraz tak, tutaj na kontrolę coś. Tu czekamy. Też czekamy, dobra. Zapraszamy na bitwę. Bretonia. Kurde, ta Saratossa mi tu leci, chce zwinąć mi miasto. Hem, hem, hem. Dobrze, zobaczmy to. Najwyżej przerżniemy. Niech jest bitwa. Musimy na pewno sarkofagu bronić, ale sarkofagowi się skończy pewnie ten naboje. Okej. Okay. Jest kitu, wampir kitu.
Nasza armia za chwilę będzie. Od nich trochę dłużej. Ach, nasz sarkofag. Zajebiście on wygląda. Przed Bretonią to tylko się mogą bronić na wzgórzu. Dobra, kawaleria chyba z tej strony uderza. Z tej też będzie uderzać, okej. Okay. Leczy! To nie bohatera, ty sarkofag. Kawalerię. Ta kawaleria chyba za szybko się ruszy.
Dobra, potrzebujemy trochę więcej tu posiłku. Się tutaj namieszało. Dobra, chłopaki, zrobi z nimi nam porządek. Kurde, ta kamera jest tutaj taka. A tutaj nam się gościu wbił. No, przebijajcie się. Te armie się tutaj za bardzo rozchodzą i... Dobra, co my tu jeszcze mamy? Pieski tutaj się nudzą. No tu? Co się dzieje? No tu sobie chłopaki radzą. A bardzo się te armie tu rozchodzą. Nie wiem, czemu ci są w ogóle w inną stronę odwróceni. Bohater się jeszcze widzę trzyma. Trzeba go tam dobić. No jeszcze ta bohaterka. Dobra, ta armia tutaj wybiła wszystkich.
sumie ty ich mogła wybić. Dobra, się wycofują całkiem, co? Taka rzeźnia. Dobra. Ale że nie to perki zabiły 102, a jestem pod wrażeniem. Ej, ale straciliśmy jakieś oddziały. No jakby tutaj się ci złączyli, zrobili konfederację, byłby problem. My straciliśmy. Nie, myślałem, że bohatera straciliśmy jednego, kurde. A tutaj jeszcze mamy jakiś chyba bonus. My to może się przydać. No i dyscyplina. My to możemy zragać. No i w sumie nie możemy jakichś takich fajnych jednostek tutaj. Czy ktoś buduje gdzieś? Nie. Czy po prostu limity nas ograniczają? A ta kontrola zaczęła się tu poprawiać, tylko tu jest taka strasznie lipa. Dobra, chyba sobie dadzą radę z tym garnizonem, nie? To może więcej. Nie no, może to ich zrekrutujmy i tyle. Byle byli. Łuczników, łuczników to chyba nie. Może tych. A w sumie tych możemy tu zrekrutować. Dobra, armia się załaduje i będzie spoko. Już i tak jest po nich. Ta kontrola tutaj leży bardzo. Ile to potrzebowaliśmy urn? 800, okej. A gdzie te czachy były na mapie? Dobra, może teraz pójdziemy tutaj, nie? Nie wiem, czy Sigmar nam nie wypowie wojny. Sigmar nie jest zadowolony. Ale teraz będziemy mogli trzecią armię zrobić, więc... Nie wiem, jaką armię będzie mieć Sigmar na tym poziomie trudności. Wolałbym tu Saratosty nie wpuszczać. Ojojoj. Dobra, ale ta armia tu doskoczy do garnizonu. Choć ta armia się rega tutaj. Ale nie wiem, czy on doleci do miasta? Może nie doleci. Ten nie doleci do miasta tego? Doleci. Dobra, no tu musimy budować. Tutaj jak najszybciej na trzeci poziom. Dobra. Dobra, tu ta kontrola zaczęła się trochę poprawiać. Ten się zaraz rozbije na nas. Nie wiem, czy to leci, czy nie. Jak tam Sigmar? Kurde, my jesteśmy taką słabą siłą. Ja wiem, że mamy słabe jednostki, ale...
Saratosa ma chyba z tymi, dlatego na niego tu poluje. Kurde, no doleciał, nie wiesz. No to gnida. Imperium mi oblega, to jest jakiś żart, nie? Musimy ich oblegać, żeby ten nasz mógł podejść. No i tu byśmy wygrali prawie. Dobra, nie możemy nic przesieć tak o. Fuck nasty. Nie wiem, czy on jest dobry, czy nie, no ale weźmiemy go. Inaczej HP. Dyscyplina. Dobra, teraz to przejdziemy po tych ograch. Destroidem. Dobra, urny. Tutaj może byśmy sobie dali. Mamy. Na powodzenie zasadzki. Dobra, weźmy jeszcze to. Ja mogę mu dać armię? Mogę mu przekazać. Okej. Okay. Potem sobie dorekrutujemy. No te latające bestie nie wyglądają na aż takie słabe. No dobra, spoko. No ten walczy z kimś? Nie. Dobra, tą Bretonię chyba będzie trzeba rozwalić. Nie wiem, czy tu jest pełna kawaleria. Choć tych rozwalimy, bo tam to jest jakiś specjalny budynek, wydaje mi się. Tu nic. Tu nic. Kurde, no musiałbym tu coś niby zbudować. Ile? Diament jest? Martek? Nie, w tym drugim. Dobra, w tym co my budowaliśmy chyba też. Jak tam klatki? Chyba się trochę uspokoiły. W końcu. Wybraniec Nagasza zasługuje na to, by zyskać cząstkę. Kostur Nagasz. W sumie. O kurde, Kemri zostało zniszczone. Oj, oj, oj. Co to mamy za to zadanie? Kurde, ale taką całą armią to chyba nie. Dobra, wybierzemy się dwoma armiami, żeby mieć mniejsze straty. Tu mamy poprawę z nim. Ale ten nam zaraz wypowie wojnę, to jest pewne jak w banku. Okej. Okay. Właśnie, bo możemy zrekrutować tego, nie? Ale go by trzeba zrekrutować chyba tu najlepiej. Albo w las. Tutaj możemy to zrekrutować. O. Waka.
Okej. Jeśli chodzi o limity, to tu nie ma za specjalnie czołowej tej armii. Czekaj, tak. To możemy jeszcze zrobić tak. To my jeszcze możemy tu dobrać. 2 i 3. Dobra. Pancerz dla nich. Dobra, weźmy dla nich pancerz. Niech będzie. O, ta pustynia jest spoko. Ciężko ją zdobyć jakby przez wroga. Rzecz jeszcze zobaczymy. Dobra, to się bardziej opłaca. A jak ten garnizon, co to jest w ogóle za garnizon? Okej. Dobra, zobaczymy, czy to są duże straty. Okej, to może byłoby spoko. O, moglibyśmy tutaj ten regiment jeden sobie wrzucić. Zamiast których? Czy zamiast tych? No, są mocniejsi, zanim mam za pocisk. A roztrzaskany pancerz. Zarąbiście. Nie wiem, czy tutaj jest armia jakaś. No chyba lepiej byłoby tą Bretonię dobić do końca. A jak w ogóle Korn? 7 osad. O kurde. Co za armia się tu? A, bo my mieliśmy rozwalić tą armię. Dobra, to trochę zrąbałem. Właśnie dobrze myślałem, że tutaj trzeba podjechać. Da się tu ruchu. Czy da coś budować? Da się tu coś budować. No dobra. Dobra, ja tu był chwilkę. Dajcie mi sekundkę. Jak ja to tu miałem ustawione?
Okej, okay. Teraz już działa mikrofon. Ej, hej, gumiksowo, nie wiem, czy wtedy mikrofon zadziałał, czy nie. Brytonia leci na Saratosę, okej. Okay. Saratosa tu coś se kombinuje. Ale bo bardziej czytelne jest tutaj, jest bardziej pokazane. Czemu to jest taki długi czas oczekiwania na te jednostki? Dobra, ta armia przyjdzie w następnej turze tutaj. Potrzebowalibyśmy zarobić trochę hajsu. To mi zwisa. Dobra, weźmy do tych rydwanów. Ładowanie? Premier do szarży. A oni tak szarżują, chyba w ogóle. Dobra, ta armia niech sobie tutaj wyruszy. Ten nam ucieka. Kurde, tą Bretonię byłoby trzeba wykończyć. Oni chyba się tu trochę pobili z nim. Bo widzę, że są rozwaleni. Więc może łatwiej byłoby ich sam dojechać. No dobra, zróbmy tak. Z kim się w ogóle ci biją? Ze strażnikami? Okej, okay. Ale są chyba trochę obici. Nie, nie kupiłem jej. Straż grobowa jedna tylko. Kurde, ja kasy bardziej potrzebuję. Myślę tyle, co jesteśmy małżeństwem, że bez przesady. A ci co? To nie pasi. Którą w ogóle mamy tutaj turę? W sklepie nie byłem, tak jakbym był, to bym kupił. Nie no, ja nie widzę jakoś kupowania tego kwiatka. Nie wiem. Zawsze je kupowałem i... Dobra, chyba będzie wojna, co? Sigmar, to twój czas. Nie mogłem ze strażnikami się dogadać, bo jeszcze zapłacili za to. Co to za podsłuchiwanie? I zawsze zwiędły, no. Tysiąc dochodu na dnie, źle. Tutaj nie wiem, czy nie kupić. Może to. Ale mogłyby chociaż trochę dłużej pożyć. O kurde.
Skąd ten bydlak się tu wziął? Kurde no. On umrze tutaj. Ale gnida z niego, no. Wykorzystał okazję. A no widzisz, taki niedobry ze mnie mąż. Tego dziada se wzięła. No tak, jeszcze dalej niech leci. Czy wiem, czy wysokie straty? No nie wiem, czy jest duże opóźnienie ustawione. Myślę, że nic nie zmieniałem, jest po staremu, tak jak zawsze było na streamie. Dobra, niech będzie. Nie chcę się z nimi męczyć. A, bo tu garnizon osady jeszcze dostał po życi. Nie, tu nie. Ale na miasto zaraz będzie walka. No jakieś opóźnienie przecież zawsze było. Kurde, nie wiem, czy nie muszę tutaj wyjść. Potem mi zaatakuje tą armię. Ale chwilę jakby. No dobra, jak on zaatakuje, no to się dołączy ta armia, okej. Okay. Już 4 kontrole. My master will return. Nie, no aż taki zły ten nie jest, już nie przesadzajmy. Zasięg, spaczenie. Okej. Okay. Globalnie możemy coś rekrutować. Dobra, zostawmy na razie tak. Nie no, mogłem staczyć jednak tą walkę. Myślałem, że aż takich dużych tych strat nie będzie. A tu trochę dupa. Tego Korna się trochę boję. Czy on oblega miasto, czy on po prostu sobie tak podszedł? A bo tu 3 koła, 5 koła trzeba. Dobra, z tym nie będziemy walczyć, ale bardzo dużo kuszników jest. No dobra, z kusznikami to sobie poradzimy. Dobra, kurde, wszyscy tu stoją.
Dobra, tu jeszcze sobie możemy coś wybrać. Dobra, możemy wziąć, bo to jest do tych mocniejszych rydwanów też. A będziemy trochę opierać się na rydwanach. Na kornie się mogą przydać. A, bo on jeszcze z garnizonu zaciągnie armię. Dobra. Kurde, ma zasięg większy. No dobra, no. Zracę. Rydwany by się cholera przydały. Rydwany to by szybko tam tych łuczników powybijały. Kurde, taka kijowa górka. Czy my musimy się opierać na posiłkach? W sumie chyba nie na razie. Na pewno bym się oparł tak, żeby... Aha. Okej. O bogowie, walka, no. Dobra. Dobra, pieski. Pieski to tylko do góry można wrzucić. Będą mieli dobrą szarżę na nich. Tutaj by można dać jakiś oddział. Ale miał w tych? Nie miał chyba konnych, nie? Nie miał konnych. To się nie upi. Leci pocisk. Pięknie. Ładuj. Nie wiem, czy nie będą chcieli mi w ten rydwan uderzyć. Mocny ten kubuś. Kurde, co to za street? Dobra. Sarkofag zbijaj do góry. No, sarkofag, ty się tak turlasz, że normalnie dramat. Uuu, tu będzie piękny strzał.
Ej, wolno ta armia idzie. Kurde, mocnego tego bohatera ma. Trochę mocniejszy od naszego, tego jednego. Chyba nie, ci niech czekają. Dobra. Ten na bohatera. Trzeba się ruszyć do ataku. Maleria tędy. No możemy w nich tutaj wbić. O kurde, ale tu siądzie, nie? Pięknie. Chodź w sumie. A dobra, dawać tutaj do nich. Kurde, te ptaki się trochę mocno wrąbały tutaj. No tu jeszcze jeden oddział stoi w ogóle i czeka. Gdzie tu jakieś zgrupowanie? Kurde, nie mamy jeszcze żadnych piesków? Niż przeciw tutaj. No tu coś się dzieje. Wypadł od tego sarkofagu. Dobra, tu jednostki stoją, widzę. Ach,
Się ruszają. Dobra, tu w połucznikach. Po jednym wjeździe posprzątane. Dobra, tu już bohater dojeżdża. Dobra. No, sarkofag pięknie. Ci też nieźle. Jak na psy bojowe najgorszego sortu. Można bardzo dużo do niektórymi jednostkami ograć, tylko trzeba faktycznie chcieć. Trochę bohater za bardzo chyba ucierpiał. A jedna jednostka się rozsypała. Dobra. Tak ładnie, z marłymi faraonami. No czasem tak jest, no człowiek się potyka, no co zrobić. Dobra, tych możemy dorekrutować. Kurde, tutaj ten globalny, trzeba poczekać. Choć warto byłoby sobie jakąś armię tutaj lepszą przygotować. W razie co. Dobra, na zasadzkę może się to przydać. Może więcej pancerza się przydać. Uzupełnienie strat. O, tu w sumie spoko. Bo ta z halabardami to są mega mocna jednostka. A, tylko że ja muszę oszczędzać pieniądze, dobra. Chodź w sumie. Zbudujmy budynki do armii. Kurde, dobra, tu możemy usunąć, bo ta kontrola i tak jest słaba. Dobra. Ci wygłodzeni gdzie tam jeszcze niby? Chyba lubisz Gothica, co? Dobra, ten jest w sumie już zrespiony. Nie wiem, czy te dwie armie tutaj nie zaatakuje tego. Z jednej strony ta lepsza jednostka by się mogła przydać. Dobra, ten sobie regnie, no to za dwie tury sobie możemy spokojnie tam uderzyć w nich. Może tą Bretonię od razu by się też rozwaliło, choć tutaj Korn chyba płynie. pewnie wiesz, znajdą się jakieś osoby. Jak w sumie na każdą grę. Kurde, wolałbym oszczędzać tą kasę trochę. Nie wiem, czy Korn na tą Bretonię idzie? Tak trochę to wygląda. Albo na nas. Na Korna to trzeba co najmniej dwie armie. Ale dwie armie to też może czasem być za mało. Przejdź w odpowiedni typ, spląduj region. A, on tutaj ma te badziewie. Dobra, pozłońmy się tego obozu. A co dzisiaj przycina?
Kurde, nie doleci do zamku, serio? Co za kolo. No i spoko, teraz 120 pancerza już ma to. Dobra, a dobra, Korn idzie na niego. Tak, Korn to rozwali. My rozwalimy go. Mam nadzieję, kurde. Ale Korn to nasze szkielety to będą latały po całej mapie. Dobra, tu musimy trzeci poziom tego zbudować. Dobra, ale ja bym się wstrzymał jeszcze i sarkofag, który zrekrutował. Dobra, zaczekamy. No, rozpieprzył to wszystko. Ale powinien duże straty ponieść, więc... Kiedy Heroesy 7? Kurde, nie wiem. Na razie robię ten, kampanię na piątce. Ludzie by mnie chyba znienawidzili. Co? Oni się tu rozwalili. Co tu się odpaliło? A dobra, możemy w sumie odblokować kolejny ten do armii. No właśnie taki filmik chcę zrobić, tylko chcę go zrobić trochę w późniejszym etapie. Z tego względu, że nie grałem jakby każdym bohaterem z każdej frakcji i chciałbym zrobić to trochę rzetelnie. Bo widziałem, że są chyba w języku angielskim te poradniki, znaczy no takie rankingi. Ale wydaje mi się, że tam są mało co powiedziane i nie wiem, ja nie lubię trochę robić takiej lipy. Wolałbym, żeby to trochę, wiesz, lepiej wyglądało, nie? Bo tym bardziej chciałbym przytoczyć na przykład względem armii, względem bohatera, względem rozpoczynania miejsca. Jak się samemu przetestuje, no to wtedy jest to dużo lepsze, nie? Ten nie doleci, ale ten doleci. To bym sobie przeprowadził ten obrzęd. Nie wiem, do której armii to włożyć, która ta armia jest mocniejsza. I manekiny. Dobra, możemy wywalić tego. Marionetki. Koszt kolonizacji. O, patrzcie, załapiemy się na koszt. A jest tutaj Korn. Okej. I co on, że on nic nie stracił? Żadnego oddziału? Pierdziele. Trochę się lękam tego Korna, jak mam być szczery. Go to najlepiej trzema armiami byłoby rozwalić. Po prostu go zmasakrować. Marionetki to mi się kojarzą bardzo z tym. Z Heroes chyba 6 i tam są te marionetki cienia. Takie jednostki, które się tepają do przodu, biją i się wracają. Dobra, co tutaj Korn? Finish. Kurde, nie dosięgnę go tą armią. Boję się go. On jest szurnięty. Nie no, ile mamy? 3 oddziały łuczników, 6. Nie no, powinniśmy wybić Korna. Oho. Nie, 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 nie. Trzeba inaczej zrobić. Aha! No chyba go porwiało, nie? Z tą armią, co on tutaj reprezentuje. Dobra, sięgnąć mnie nie sięgnie, okej. Okay. Musimy zrobić to jeszcze inaczej. Cholera, no. Ten Korn mnie męczy. No dobra, no trzeba go zabić chyba, no bo co?
Nie no, kurwa, no bez jaj. Ja wiem, że bohater jest mocny, ale kurwa, no bez przesady. Szanujmy się trochę. Co to za okrąg? Ale dłuwaj. No, to jest... Wydaje mi się, że to jest chyba najmocniejszy bohater w tej grze. Dobrze, że mamy też ptaszyska. Dobra, potrzebowałbym coś. Przydałby mi się ten. No, kruki. Takie nawet dosyć ładne. Nie no, to są takie te... Nie kruki, jak to się nazywa? Te, co padlinę wpierdzielają. Kurde, ja zapomniałem, jak oni się nazywają. Sępy, sępy chyba, nie? On nie sięgnie ten sarkofag? Kurda, posiłki 3 minuty, nie? Kurde, przydałby się Rydwan, bym wyciągnął tego bohatera mu. Dobra, póki on czeka, to dla mnie jest lepiej nawet. Dobra, sarkofag do tyłu zdecydowanie. Kurde, minuta jeszcze do armii. Nie no, minutę to oni chyba będą tutaj ten. Do mnie szli. Kurde no, chodzi tym zasranym bohaterem. Nie może się zdecydować. No, dawać w niego. Mm.
Ci łucznicy są jacyś, nie wiem. No, wycofuj się. Kurde, gdzie ci tam polecieli? No nie, no co jest z tym pornem? Trzyma się, Menda, strasznie. No, Korna to jedynie co, to otoczyć armią i napieprzać tym łucznikami, nie? Kurde, ale straty i tak też jest spore. Kurde, będę potrzebował czterech armii. Muszę mieć dwie na Imperium, a dwie na Korna. Na Korna muszą być co najmniej dwie. Dobra, sarkofag, skąd już strzelać, bo tu gorzej wychodzi. Ten się już nie powinien sypać powoli. Tam jeszcze coś żyje? Nic. Dobra, palą się już, okej. Okay. Dobra, sarkofagiem jeszcze co przypierą wydzieliłem. No, kurde, nie wiem, czy straciłem mniej armii niż tam pokazywało, tam chyba ile pokazywało kart, ale dosyć sporo chyba, nie? Mi się wydaje. O, krukie poszły do piachu. Gorzej, że on teraz przyjdzie z dużo mocniejszymi jednostkami i to będzie problem. Kurde, w sumie wyszło podobnie. Ale on miał w sumie wszystko na srebrze. O, a tu Bretonia pomoże. Ha, ha, Boże, jeszcze pięknie. Pięknie, no po prostu cudownie. No w sumie tych łuczników nam dużo wybił. No, uszapki ich spoko. Dobra, ten co? W sumie moglibyśmy zrobić tak.
A czy są takie kampanie fabularne, wiesz? Bo możesz grać właśnie na tej mapie, czy masz taką pełną mapę, gdzie masz podbój. Czyli możesz podbić cały ten świat. Możesz mieć takie mapy, które są jeszcze mniejsze. I one też mają taką jakby fabułę. No i też możesz zagrać na przykład w jedynkę i w dwójkę. I tam też są osobne mapy, nie? Z osobną fabułą. Kurde, no przez to, że oni mają te ograniczenia armiowe, to jest lipa. No to się nie buduje tutaj. Aha, musiałem to wycofać. Dobra, idziemy w to. A tu? A może rydwany do odmiany? Dobra, ale w następnej turze... A czemu to jest łucznik przez ten? Aha, bo ja to źle zrobiłem. Umiem trochę zmienić. Tego jednego chyba usunąć. I dodać stąd, nie? Dobra, niech jest tak. O nie, Drakenhof tutaj rozwalił. O cholera. Pierwszy raz widzę, że Drakenhof rozwalił Khemri, nie? Ale widzę, Saratosa tu idzie. I nie wiem, czy Saratosa nie idzie na Imperium. Mogliby się wybrać chłopaki na Imperium. Kurde, jest niby słaby. Korn teraz stracił armię i jest w sumie prawie najgorszy. Jedna armia, a tyle zmian. Co my nie możemy zrobić ze Sacki? Wy widzicie armię innej frakcji? Okay. Kurde, nie wiem, czy on tu będzie leciał. Fajnie jakby poleciał na szybkim marszu. A właśnie, my nie możemy przejąć strażników? A, nie da się z nimi ogólnie nic robić, okej. Okay. Są tacy neutralni bardzo. Dobra, tu mamy sobie to. Tu to możemy zbudować. Może jakieś jednostki też. Chcielibyśmy coraz większe armię zrobić. A ty jak w ogóle w ten Tomasz do mnie trafiłeś? Co u mnie oglądałeś? Siema, Wojciech. Okazja do przechwycenia. Okej. Okay. No to będzie łomot. Nie wiem, co z tym Kornem. Czy jedna armia wystarczy? Sytuacja się rozwija. No niby jest słaby, ale kurde. To jest Korn. Tam bohater jest mocny. Nie wiem, czy oni wyjdą na brzeg. Powinni wyjść, nie? Bo tutaj przez to nie ma co. Czemu kości zostały rzucone? Bo Korn? Kości to będą zbierać. A, pod prysznicem mnie widziałeś, okej. Chwila, a jakby go... A nie, no w sumie... Dobra, będzie tu uciekał? Kurde, rekrutuje w tym zamku jak szalony, nie? No właśnie przed chwilą go rozwaliłem, jakieś 10 minut temu. Miał wszystko na srebrze.
Kurde, dużo strzelców. Pół armii strzelców. Ty 300 mówisz? Dobra. Armie się bardzo szybko uzupełniają. Jak zrobię zasadzkę... Tyle, bo tu są nasze ziemie, nie? Jak te ziemie tu lecą. Okej. Okej. Dobra, co my tu mamy w ogóle za ciuszki? Farnem akurat grałem, więc fajnie mi się nim grało. Niedobre jest to, ja już znam większość takich tych głównych postaci. Też już trochę inaczej. No, właśnie nie mam rydwanów, dopiero teraz właśnie buduję ten rydwan. To spoko, że ci się mój nick spodobał. What? O, uszatki z łukami by się mogli przydać. No dobra, jak mu padnie chyba te miasto, to już jest po nim. Ja nie wiem w ogóle, jak jaszczurki się zaopatrują na... O, piraci idą nam pomóc. W ogóle piraci 3 armie już? Nieźle. Nie wiem, czy to jeszcze 4 nie będą mieli. Ej, rycerzyków ktoś zniszczył, ale kto? Dobra, Korn widzę się zbroi, chłopak. Są te zasrane pustkowie. No cóż. O, i to by się mogło przydać. Dobra, może byśmy ich oblegali po prostu. Niech wyjdą z miasta. No, w sumie. Czemu nie? No właśnie, trochę mnie to martwi. Kurde, nienawidzę tej gwardii elektorskiej. Co my tu mamy ciekawego? Legion 1 możemy sobie ogarnąć. Ale tak, to w sumie ciekawego. Lepiej poczekać do tego limitu armii. Dobra, a tutaj jak sytuacja? Tą kontrolą jest Lipson. Chwila, on tutaj jest blisko. Pewnie wszyscy go lubią. Czyżby wampiry nas lubiały? Patrzcie, lubią nas. A, bo kult lejemy, okej. Okay. I Korna. U Korna się widzę robi teraz mocniejsza armia. Ojojoj.
Co? Skąd on ma berserkerów grasantów? What the fuck? Co to ma być? Średnie straty. No przytrzymajmy ich jeszcze, może wyjdą w końcu. A on ma co, ostatnie dwie ziemie? Chyba dwie, co? Dwie. Kurde, martwi mnie ten Korn trochę. A jak myślisz, Gumikso? Nie jest łatwa. Dobrze mi po prostu idzie. Och. O, będzie rzeźnia. Chyba przegram tą bitwę. Kurde, taki do dupy ten teren. Ale gdyby ich... Kurde. Kupę ogarnąć? Może to by coś dało więcej. Jednostka przeciwpiechotna, ale to jednych mamy, kurde. Musi ich więcej trochę. No dobra, no będziemy się chyba na tej górce tu bronić. Okej. Jak łucznicy nie zabiją szybko Korna, to będzie problem. No to nie będzie łatwa walka. Gdzie mamy tych mocnych halabardzistów? Dobra, tych mocniejszych to z tyłu. Dobra, zobaczymy. Kurwa, gdzie ci łucznicy biegną, co za matoły. Lord.
No, dawać w tego korna. Pięknie. Chodź tutaj, niech pakuje. No strzelaj ty, młotku. Boże, ten sarkofag jest pośledzony chyba. Kurde no. Ruszaj się, nie ma czasu. Co jest z tym sarkofagiem? Kto tu jeszcze żyje? No tak, strzelajcie po swoich, macie rację. No nie wiem, coś zbugowało się z tym sarkofagiem. Czemu on nie strzela? Nie wierzę. Siemanko Zuber, dawno cię nie było. Boże, no nie. Najmocniejsza jednostka mi się zbugowała, nie? Kurde, to co to ty tam robisz? No, w końcu. Boże, ale mnie zmęczyła ta walka.
Status jeszcze trzyma, a te osiłki. Kurde, po 14 godzin. No chyba. Marlaki wygrały! Nie wiem, jakim cudem ja to wygrałem, szczerze powiedziawszy. O Boże. Gdyby nie ten sarkofag, nie? To byłaby dupa. Rydwany, nie? W ogóle nie wzruszony. No to może jedna armia starczy na tego korna. No nie wiem, chyba że zrekrutuję następnym razem coś lepszego. No jak tam zdrówko w ogóle, dobrze już? Bo tam się działo ostatnio, nie? Kurde, tu byśmy mogli jakieś takie lepsze jednostki w końcu zrekrutować. Może z dwa rydwany. Ci są lepsi. Może tych. Kurde, może jednak łuczników. A tutaj nie ma łuczników, dobra. A dobrze, dobrze w sumie. Idę na rozmowę o pracę we wtorek. W końcu ruszę dupsko z domu. Będzie mniej czasu na streamy, ale trudno. I to. Mają wyczerpanie, ale ta burza ich chyba jeszcze wybija, czy nie? Czy ich wybija? Ale kasy już nie mamy. Dobra, jakie te straty tu są? Może przeżyję. Niskie. No to jak niskie, to bierzemy. No, spoko, przyjęło się. No serio, ten już ma całą armię prawie. Ale oszusty. Dobra, chyba tu muszę stanąć. Dobra, armia go sięga jak coś. Mogłem zacząć wcześniej od YouTube'a, a nie tracić czas na tego Twitcha. Szczerze, marnowałem na tym Twitchu w sumie czas. Dużo w sumie. Ty nieco to trochę problem z transmisją mam. Czasem mi klatki gdzieś gubi. Ale to kwestia już YouTube'a. A nie wiem czemu tak jest. Jak tam armia? Nie wiem czy nie lepiej byłoby mu podbijać to wszystko. Dobra, nie powinien tak szybko armii odbudować. Także znowu go pokonamy. Praca w banku, wiesz? Jak się uda. Nie wiem, czy tego nie będzie można dopaść. Średnie straty? Jedną jednostkę byśmy stracili.
Dobra, w sumie jedną jednostkę. A już chociaż się pozbędziemy go całkowicie. Tak? Całkiem odlatuje? Całkiem. I akurat zyskujemy nawet dobrą jednostkę, więc warto sobie ją wziąć od razu. Piu, piu. Nie, prędkość może mi się przydać tam bohaterowi. W miarę dwanami można dużo poogarniać. Są szansa na zasadzkę. Tempo uzupełnienia strat. Nie wiem w sumie co jest lepsze. Wszystko jest dobre. Zasadzka jest spoko, ale... Dobra, weźmy tą zasadzkę. A jeszcze coś możemy sobie zabrać. No to idźmy w tą zasadzkę bardziej, no. Kurde, ten bohater to trochę taki obity. Dobra, mamy tylko jednego wroga, nie? Teraz. Dobra, tego Korna. Może wyślemy tam drugą armię za niedługo. I tak będziemy zmierzać. Nie wiem co z tymi wampirami, nie? Teoretycznie, żeby chyba zrobić kampanię, potrzebujemy te piramidy. Nie wiem. Szczerze, walka o marlaków mogłaby być dosyć zabawna. A, tu nam kasy brakuje? Nie, ale będziemy mieć zaraz kasę, okej. Okay. Można by potwory powoli zacząć budować. Kurde, coś czuję, że jaszczurki chyba dostaną łomot. Tą armię bym mógł w końcu polować, ale ona jest dosyć mocna. I nie wiem, czy chcę się narażać na razie na to. Dobra, zaraz przyjdzie, dajcie mi chwilę. Dobra, jestem. Co tu się to dzieje? Gdzie jak ten? Gdzie jak się tam zapisze? Ale i te klatki gubi. Ja pierdolę.
jakąś budowę dla wszystkich budynków. Nie, mogłoby się przydać. A. No kurwa, no bez przesady. O Boże święty. Ten kalkulator na tych grubowcach to jest po prostu smutna rzecz, nie? Smutna. Po prostu jakbym miał najgorszą chobotę z Brytonii. Mamy rydwany przeciwpiechotne. Dobra. Co jest z tymi rydwanami? Aha. Chyba tam na krawędź mi nachodziło. On tu ma rydwan, ma też rydwan jeden. Dobra. Karabinami. No akurat nie gram takim jednostkiem karabiny. Niestety. Dobra, ta armia niech tutaj siedzi. Gdzie mój drugi rydwan? No w sumie tu możemy dać te rydwany. Niech pilnują. Dobra, wojowników chaosu ładuj działko. A chwila, bo my musimy ich tutaj przyblokować. W sumie ta armia więcej się tam przyda. A, pięknie siadło. Okay. No, a powiem ci, że to są moim zdaniem najlepsze gry, bo nie dość, że masz to na długo, każda frakcja jest na przykład inna. Uwielbiam ten sarkofag, nie?
A już się wycofują. Jeszcze dostaną strzała. No, fabułka też spoko, tylko w sumie nie mam za bardzo jakiejś gry, żeby sobie jakąś fabułkę pograć fajną. Nic nie wychodzi takiego naprawdę mega fajnego. Pięknie. No dobra, w sumie walić tego bohatera. Szkoda na niego czasu. Będę się z nim tam przytulał. No, piąteczek, nie? Piątunio. Przeciążone serwery w cholerę. Przecież wczoraj był stream i nie było nic, nie? Że grałem w jedynkę, ale dwójka mi się na przykład nie podoba. Chyba nawet pożyczyłem ją komuś. Ej kurde, ta armia w ogóle nie została obita, nie? To była po prostu piękna bitwa. Ta armia jest trochę obita. Tam trzeba by zregać, ale ona bardzo wolno widzę się rega. A ci piraci gdzie w ogóle cholera idą? Co oni tutaj za wędrówki lasu? No z nikim wojny nie mają. Kurde, Itza, no. Itza może być ciekawa. O. O, zjawy. Zjawy jak zawsze. No, jedynka jest naprawdę sztos. Kurde, no nie wiem co z tymi wampirami tutaj począć. Czy my chcemy wojnę wampirów? Znaczy oni się leją z dobrymi, tymi, którymi by nam zależało. W ogóle oni są drugą siłą na świecie, co jest cholera? Pierwszy raz w życiu to widzę, że to tak jest grubo, nie? Mnie ogólnie z dwójką wkurzyli. Nie podoba mi się po prostu. Ja nie wiem, jakby to w ogóle całkiem inna gra była inna. Nie wiem. Nie wiem, co tam się w ogóle zadziało, nie? Właśnie nie wiem, czy jaszczurki nie będą pierwsze w kolejce, choć cholera. Walka królami grobowców na jaszczurki to jest słaby pomysł jako tako. Ten to jest już zerem po prostu. Kurde, strasznie ta armia się obija tutaj. Ile mam wiosek? 18. No jaszczury z kim się leją? Teneszem, a Tenesz nie wiadomo. Czy mocny, czy słaby. No ja mam tych budynków. Dobra, czekamy jeszcze jedną turę tutaj. Gdy kontrola w tych miastach to pięknie idzie.
Dobra, trzymajmy się na razie. FWD? Co to za skrót? Ja tak nie ogarniam ostatnio skrótów. Stary, wojnę mi wypowiedzieli. Wszyscy nam wojnę wypowiadają, nikt nas po prostu nie lubi, nie? Nikt. Ja musiałbym te piramidy budować, nie? Czarna wieża w Arkham. A właśnie, gdzie tu jeszcze? W Zandri była wieża? Też jest piramida w Zandri. Okej. Tutaj. A, to mieliśmy kupić. No dobra, to za chwilę, najwyżej w następnej turze. Chyba, że tu będzie tyle pieniędzy z tej walki. Strasznie te wyczerpanie źle na nich działa, nie? Tego pustkowia. Myślisz, że będzie dobry? Ja bym trochę przebudował te jednostki, nie? Kurwa, nie na 4 tury, nie. Długo. Strasznie długo tutaj jest. Mi nie jest potrzebny. Cholera to jest. Kurde, chętnie bym zaprosił tych Saratosę na wojnę z jaszczurkami. Oni mając te moździerze, to te jaszczurki by tam latały po mapie całej. Kurde, do 5 tur dopiero armia będzie. A co tutaj jest? Kawaleria potworów. Dobra. Musimy męczyć na razie. Fią. I co, ogólnie dalej wywala, czy się już uspokoiło trochę? Ej, bunt będzie. Ujujuj. Kurwa, no będzie bunt. Tylko nie tu. Czemu tu nie ma garnizonu? Co tu się odpierdziela? Zaiste jest to bardzo ciekawe. Ja nie wiem, kurczę. Nie mam pytań po prostu. Aha, to po prostu chyba randomowo. Jeden wypada, drugi nie. Dobra. Co my możemy tutaj zbudować? A, chwila. Tu. Tu mieliśmy budować. To, no. To. No a tak siedzi się czai tam. Na czający. Mhm.
No po prostu nie chcą, żebym miał za dużo osób na streamie, no. Nie chcą, YouTube nie chce mnie po prostu wypromować. YouTube ma mnie za ścierwo. La 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 la. O Boże. Budowanie w tej dolinie, co śmierdzi to. Widzicie? Dolina śmierdzi. Nie śmierci, tylko śmierdzi. W tej dolinie śmierdzi ewidentnie. Dobra, jaszczurki dostały w dupsko. To znak, że można na nich ruszyć i... A ile oni mam ziem? Na chwilę, bo musimy na nich 6, 3, 4, 5, 6. A ty byś... A ty nie chcesz się ze mną dogadać. Ale bo ja wiem. Ewidentnie po prostu w niej śmierdzi, no. Hey, living Mars. Match, match. Zuckerberg? Tarkany żeśmy powinni zdobywać. Liczba 15. Wow. Musiałbym się dostać po ich ziemiach. No dobra. Puszczamy ją turę. Kurde. Oj. No i chyba nie będzie walki z jaszczurkami, cholera. 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 Rycerze Kaladoru? Co jest? Co w ogóle się z tym scenariuszem dzieje? Jakieś w ogóle kurwa dziwne rzeczy. Nie no, jak ja... Co ja mogę tu zrobić? Nic nie mogę tu zrobić. Dzieją się tu dziwne rzeczy. No, myślałem, żeby jaszczury rozwalić, ale orkowie wypowiedzieli mi wojnę. A problem jest taki, że orkowie są czwartą siłą na świecie, czyli są mega potężną. Mega potężną armię na pewno mają. A ta laguje zalicza się do tego niby? Czy nie? Nie wiem, co to... Aha, to są tamte piramidki, okej. Nie wiem. To nie tak miało być. A, dobra. Palić to. Za ładne miasto tutaj mieli, żeby im darować.
Że on tak mało tutaj jeździ. Mogę przypłacić to życiem, ale zaryzykuję. Co to za plaża? Kurde, martwi mnie, że ja nie widzę żadnej tej armii od tych jaszczurek. Dobra, musimy zrobić coś takiego, chyba taki myk. Musimy zacząć kasę oszczędzać. Aż zobaczę sobie, jak to wygląda. Kurde, no chyba puszczę to na automacie. No, nie, no. Od cholery tych katapult, no, nie miałem za bardzo jak tam pomanewrować tym. A tu druga armia już leci. Dobra, czy ja mogę coś tu dorekrutować? A coś ciekawszego? Nie no, na nich to chyba Phantom ma farmi. Kurwa, jazdy od cholery. Dobra. On... Serio on nie doleci. O, on to. O, tu się ptaszki widzę zbierają. Chwila, bo gdzieś miałem te piramidki budować, nie? Gdzie to było? A, arkami tutaj. A, tu arkami się buduje, dobra. A, to brakuje kasy, dobra. Kurde, no, średnio coś to widzę trochę. Tak, orków chyba nie zatrzymamy na długo. Na pewno nie tą jedną armią. Zdążę tam zaraz zrobić drugą, ale jeszcze Korn tam żyje, nie? Chyba, że tego Korna nie wykończyłem. On coś tak czułem, że Menda mnie będzie ścigać teraz. A jak on wziął miasto i mnie zaatakował? Co jest? Dostęp wojskowy? Oni z Drakenhof walczą, to spadać na drzewo. To jest jakiś bunt. Marsz martwych, okej. Okay. Bierzemy. Będziemy maszerować. Jak w tym. W Piratach z Karaibów. Dwie armie tu idą. Wycofujemy się stąd. Ale tu już armię możemy zacząć rekrutować.
A, mamy 10 poziom jakiegoś bohatera. Your Highness. Mamy te ptaki, ale... Może taką. No to jest jakiś garnizon? To jest takie dosyć słabe to. On też... Coś dla Rydwanów? Nic? Dobra, weźmy to. A ten co nas tutaj obchodzi? Dookoła. Dobra, oszczędzamy. O kurde, dobra. Kombałem trochę. Oj, 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 oj. Coś tak czułem. Kurwa, ile bohaterów. O Boże, Boże. To może się źle skończyć. I to bardzo źle. Chyba, moi drodzy, pierwszy raz dostaniemy łomot. To dużo tego latającego badziewia tu jest. Pan tak ma dziwnie tą armię rozłożoną. Uciekać, chłopaki! I dziewczęta. Dobra, oni nie uciekną. A ci może uciekną. Strzelać! Biedne szkielety. Nie, coś tam ubili. Dobra, będzie trzeba z Rydwanami poszaleć. Ja ci łucznicy jeszcze się bronią. Nie, źle. Dobra, tu na tą górę trzeba iść, całą armią. Boję się teraz tych potworów od nich. Bronią się ładnie. Kurde, ta armia jest uszkodzona.
To chłopaki się już wycofują? I oni zabili ten oddział. No, czarodzieje widzę, od kroku jadą. No, strzelać mi tam. I co za aurę odpalił? O kurde. Kurde, nie mam tyle dyscypliny, że... Kto tam się... Aha, jeźdźce. Nie wygra ta armia. To tam ich bohater. Jedna armia. Nie no, jest ich to cholery. Więcej ich tu mama nie miała.
Aj, bohater już chyba kaput. Dawaj, bronić się, wybić ile się da. No, dużo ich było. Kurde, mało stracili, bo te potwory, nie? No, te potwory to są przegięte. Zdecydowanie. Mamy trzy oddziały kawalerii. Akurat u tego. Ale jedna chyba całkiem padła. No. Nieźle, nieźle. W końcu. W końcu jakiś się przeciwstawił. Będziemy musieli tutaj armię zbudować w tym mieście chyba. Go złapać dwoma po prostu. O, było ich w sumie dwa razy więcej. Kurde. Czy ta armia się obroni przed nim? Może tych? Więc sobie chyba lepiej radzą. Zdarza się, no. Jakby się w grze nie przegrywało, byłoby nudno. Się zastanawiam. Ale on chyba tutaj nie dojdzie. Na jednym ruchu. Ja starał się obronić to miasto, ale... Okej, okay. Dzięki, że wpadłeś. Dawno akurat cię nie było, więc... Dzięki, do następnego. Kurde, ale... Ale żeśmy spadli z siłą na świecie. Nie będzie trzeba go kończyć, kurde. Już 3 godziny prawie. Chcę sobie dychnąć. Choć jutro sobie dychnę, bo jutro streama nie będzie akurat. Co to za miasto? Gór, aha. W górę to ja bym usunął to. A tu co możemy? Taptych, o. Spoko. A tu? Rydwany? A, dobra, nie będą rydwany. Nie, te rydwany coś tam nawet robią, nie? A tu tener jeszcze idzie, dobra. Okej. Okay. Akurat puszczam tą turę i tak będę kończył. A dzięki wzajemnie. Bo teraz mnie będzie czekać chyba duża walka. Co tu miasta nie ma? Czy ta armia by doleciała? Powiedzę co? Teoretycznie tak.
Żebyśmy tu dali im radę. Ale to już jutro będziemy się bawić. Choć tych bohaterów zabić. Niby nie mają dużo życia, ale nie mam takich jednostek, żeby łatwo ich gdzieś tam pozabijać. Ten nie doleciał, to spoko. To on będzie do zabicia na lajcie. Dobra, moi drodzy, zostawimy sobie te bitki. Czy ja wiem, czy przegrał? Straciłem jednego bohatera, ale bez przesady. Panuje tak naprawdę na dosyć sporym terenie. Dobra, to jest na legendarnym, to się samo zapisuje. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam na kolejnego streama. Zapraszam też do moich filmików, jeśli lubicie Warhammera, też znajdziecie na kanale. I do następnego. Cześć, cześć!